Ustka intensywnie przygotowuje się do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania były warsztaty w szkole podstawowej nr 1, które cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Na nich można było dowiedzieć się, jak prawidłowo wypełniać wnioski i na co zwracać uwagę. W trakcie warsztatów przygotowano także zajęcia pobudzające kreatywność i rozmawiano o idei budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli składać projekty zadań. W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest 500 000 zł, z czego 400 tysięcy złotych na zadania inwestycyjne i 100 tysięcy złotych na zadania społeczne. Mogą to być dwa rodzaje pomysłów. Pomysły na zadania społeczne, czyli jakieś wydarzenia, wystawy, koncerty, warsztaty. I wartość takiego projektu nie może przekroczyć 50 tysięcy złotych, albo mogą to być pomysły inwestycyjne, takie jak przebudowy, nadbudowy, remonty, modernizacje. I wartość takiego projektu nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu. Dokument dostępny jest w Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej ustka.budzet-obywatelski.org. W wypełnieniu wniosków pomagają także miejscy urzędnicy. Pomysły do usteckiego budżetu obywatelskiego można zgłaszać do 13 czerwca.